Siema, jestem Rajo Dzipla, to jest kolejny film na moim kanale i w końcu tak długo wyczekiwany film z serii Working Progress z nowej mapy, którą już w sumie robię od 2 miesięcy tak naprawdę, jeżeli chodzi o modele, o całe to ogarnianie i tak dalej. No i było wiele pytań, co to za mapa, z jakiej klimacie i tak dalej, ale tego przejdziemy. I czy będzie na konsolę? Oglądajcie film, a wszystko się dowiecie, naprawdę, zanim napiszcie komentarz, obejrzyjcie cały film. Dobra, słuchajcie, zostawcie troszeczkę w górę pod tym odcinkiem, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli trochę mnie zmotywujecie do dalszej pracy, bo jest jeszcze bardzo dużo. Jak pewnie widzieliście na ostatnim poście w społeczności, udostępniłem też taki screen, że mapa właśnie będzie z reala, więc tak, dokładnie ona będzie. No i słuchajcie, ja tutaj jako... Myślę, że jeden z największych drutów, druciarzy właściwie w społeczności Farminga 22, a raczej to nawet całego Farminga. Lubię zwykle serdecznie pobawić się, nie? Wiecie, pobawić się, coś tam pododawać, porobić takie rzeczy. I ta mapa jest odzorowana z reala, ale jest troszeczkę taka, że tak powiem, przystosowana pod Farminga 22 w taki sposób, żeby była w miarę grywalna. Więc nie traktujcie tej mapy jako taką makietę, nie? Bo to nie jest 1:1 zrobiona. Ty, coś mówiłeś o druciarstwie? Jankus? Coś o druciarstwie tutaj mówiłeś, chłopie? Jaki drut? Ty jesteś największy drut? Ja jestem naczelnym drutem na tej mapie. A co, ty to kamerujesz? Tak, no właśnie jest kamerowane, no. No to co, dla widza trzeba pokazać mapkę, nie? No myślę, że tak. Dokładnie, słuchajcie. Taki to dla was miły, humorystyczny akcentik przygotowaliśmy. Tak. Bo mapy nie robię sam, mapy robię razem z Jankusem. Także dwóch największych druciarzy zebrało się w kupę i powiedzieli: robimy mapę. I robimy ją, nie? Także jest naprawdę niezmiernie miło witać tutaj Jankusa na tej serii z Working Progress i będziecie pewnie wiele razy go widzieć, jak i u mnie na streamach gdzieś tam albo na odcinkach właśnie, tak samo i u niego na streamach. Link do niego też macie w opisie, więc tam zajrzyjcie, bo będziemy robić mapę we dwóch, więc jeden i drugi jakby zawsze będzie miał co do roboty. Myślę, że obowiązkami się podzieliliśmy w miarę konkretnie i w miarę sprawiedliwie, więc dosłownie taki team powstał. Może nie jesteśmy najlepszymi tutaj mapmakerami w Polsce i na takie naszym... zaśmianie było, to trzeba oczywiście sprostować, że to było takie zaśmianie, taki wstępik śmieszny, że druciarze największy. Nikt nie jest idealny, nikt nie jest najlepszy, według mnie przynajmniej, nie? My robimy to po swojemu, po prostu swoją głową, swoimi dłońmi, że tak można powiedzieć, nie? Dokładnie o to chodzi, więc wiecie, każdy ma jakiś swój styl, każdy robi coś w pewien sposób i tak dalej. Ja zawsze mówię, że drutowanie to jest sztuka optymalizacji i właśnie tutaj Jankus z takim drutem przyjechał. Słuchajcie, no w tym odcinku naprawdę dowiecie się wiele. Po pierwsze, co to jest za mapa, co ona będzie w sobie zawierała, jaki ma na nią pomysł, czy będzie na konsolę, czy... kiedy zostanie opublikowana, czy mam w ogóle jakiś termin. No i ogólnie, wiecie, dużo rzeczy tutaj już zrobione tak naprawdę. Jest tak mówię, efekt dwumiesięcznej, no większości na razie mojej pracy, bo Jankus jeszcze robi swoją mapę, tą dziką dolinę, więc jak po prostu czekaliśmy, aż Jankus wyda swoją mapę, porobi wszystkie już tam ostatnie poprawki na niej i będziemy mogli wtedy spokojnie usiąść już do tego odcinka. Także słuchajcie, no tak jak mówię, może nie jesteśmy najlepszymi w Polsce mapmakerami, ale jednak na pewno bardzo miło się będzie robiło to i w sumie... Fajnie ogólnie według mnie zacząć taki... Ja ogólnie bym chętny do tego projektu właśnie dlatego, że kurde coś we dwóch stworzyć. Nie wiem, wiadomo, że gdzieś tam nie jesteśmy pierwsi, bo tutaj na przykład ostatnio mapy też wychodziły, gdzie robili w parę osób na przykład. Tak, ale kurde, teamowo. Miło mi spróbować coś tak własnego, nie? Zrobić też teamowo. Dokładnie, to, ja też zawsze... To też cieszy japę, nie? Ogólnie. No, właśnie. Jak sami też wiecie, Farming bardzo mocno się rozwija. I co by też nie mówić, robienie mapy w pojedynkę, tak właśnie jak to robi Lole, który serdecznie pozdrawiam, zajęło mu właśnie rok, nie? Mimo, że tam mapa nie była jakoś specjalnie skomplikowana, jeżeli chodzi o budynki, bo było ich tam niewiele. Co prawda jakość ich jest naprawdę dobra, tych budynków. Może być nawet rewelacyjna. Ale zobaczcie, że Leo robił to gdzieś tam sobie po godzinach i robił tą mapę rok, nie? Więc jeżeli ja miałbym tą mapę robić sam, to byłoby no, masakra. Już kiedyś mapę rok robiłem i psycha siada, więc fajnie, że jest Jankus, gość trochę bardziej taki techniczny, ja trochę bardziej zadbam o wizualkę. I myślę, że tworzymy naprawdę dobry zespół. Od kilku tygodni właściwie działam już wspólnie tak konkretniej, a projekt tak naprawdę powstał, znaczy pomysł na projekt powstał gdzieś chyba w końcówka lipca, początek sierpnia, jakoś tak. No, jakoś tak było właśnie. Dokładnie, także, więc... Także to nie jest żaden taki świeży projekt, że usiedliśmy jednego dnia i zaczęliśmy, tylko wszystko było uzgadniane wcześniej, jaki teren w ogóle robimy. Dokładnie. Pół roku planowania, ogarniać jakieś swoje rzeczy tam pobocznych.
Dokładnie. Aż w końcu do teraz do tej realizacji, nie? No dobra, ale może bez podróżania, co to jest w ogóle, gdzie jesteśmy i tak dalej, nie? Ogólnie tak. W Polsce, panie, w Polsce. Tak, jesteśmy w Polsce. Wiele osób pytało, co to za mapa, ja tam waliłem fejka na streamach, że to będzie mapa zagraniczna, albo coś tam... Nie, zresztą to samo, nie? Miałem w planach robić mapę zagraniczną, dalej mam w planach mapę zagraniczną robić, ale akurat dzisiaj jesteśmy w Polsce. Dokładnie w województwie podlaskim, bo mapa jest z reala i jest to miejscowość Szpakowo. Tak się ono nazywa, więc jeżeli kogoś ciekawi, jak żeśmy tutaj sobie odwzorowali to wszystko, no to wpisujecie Szpakowo w Google Maps i sprawdzacie, bo ja naprawdę tutaj akurat staram się dołożyć wielkich starań, żeby zrobić to jak najlepiej, żeby to po prostu wyszło. Więc co, na samym postępie też powiem, że jeżeli ktoś jest chętny do modelowania, zapraszam do kontaktu, macie maila w opisie i tam piszcie, bo... jest fajny dostęp do tych modeli, w sensie, żeby się odzorowywać, ale naprawdę im szybciej te modele zrobimy, tym szybciej ma po prostu będzie skończona, nie? Chyba raczej logiczne. Więc jeżeli ktoś chce pomóc, zapraszam serdecznie, jak najbardziej. Myślę, nawet w odcinku mógłby też wystąpić tutaj, sam przedstawić swój progres na tej mapie. Dobra, to co może, Jankus, zacznijmy od tego, od takich podstawowych informacji, bo za chwilę oczywiście mapę pokażemy. To jest takie bardziej informacyjne pokazanie, co już jest, ale bardziej skupimy się na tym, co dokładnie mapa będzie zawierać i jak ona będzie wyglądać, nie? Więc co, chyba zacznijmy od najmłodszych naszych, czyli od tematu konsol. Czy mapa będzie na konsolę? Może ty wtedy powiesz, bo ja dużo gadam, więc teraz ty gadaj. Dzisiaj tutaj takie sprostowanie dla najmłodszych, po prostu dla tych osób, które zawsze czekają na te mapy na konsole. Ogólnie tak jak z Riotem tutaj rozmawialiśmy, tak jak Riot, wiecie, ja z Modhałem dużo nie miałem wspólnego, Riot tutaj ma większe doświadczenie, postanowił tak zrobić, my się razem postanowiliśmy, że mapa będzie i na konsole i na pecety, tylko najpierw wyjdzie tak jakby na pecety i oddzielna wersja wyjdzie na konsole, także możecie jak najbardziej grać wspólnie, jeżeli macie kolegę, który gra, wasza dwójka gra, jeden na przykład na pececie, drugi na konsoli, to będziecie mogli grać razem, tylko osoba, która gra na komputerze, będzie musiała pobrać wersję tak jakby crossplay, tak? Czyli konsolową, dokładnie, nie? I wtedy będzie można grać razem, także mapa... Postaramy się, żeby wyszła na konsolę, nie? Tylko, że trzeba tutaj wspomnieć, że będzie okrojona jak to na konsolę, na PC-tach zawsze wiadomo, możemy więcej tych rzeczy dodać, a na konsolę będzie musiała być okrojona, wykastrowana, jak się tutaj Riot śmiał. Tak, dokładnie. Więc przypominam jeszcze, tak już oficjalnie, wersja PC mnie zawierała multiterrain, jakieś tam dodatkowe, powiedzmy, postaram się jakieś uprawy, wiele nowych rzeczy, takich po prostu nowości, które gdzieś tam w farmingu są i fajnie je po prostu dodać, które są coś czymś ciekawym. No a na konsolę robimy wersję wykastrowaną, taką po prostu okrojoną i tylko właśnie, jeszcze raz powtórzę po Jankusie, na tej wersji konsolowej, bo wersję konsolową mogę pobrać PC i konsolę, nie? Ale konsolę mogę pobrać tylko wersję konsolową. Więc jeżeli chcecie grać ziomeczkę na crossplayu, no to pobieracie wersję konsolową. Dokładnie. Ja dołożę wszelkich starań z Jankusem, żebyśmy tutaj mogli jak najmniej okroić tej mapy, nie? W sensie, żebyście nie było wielkiej różnicy. Poza jakimiś terenami i uprawami, znaczy multiterenem i uprawami, raczej zmian większych nie będzie. Po prostu dla podstawców trochę pójdźmy do przodu z tą technologią i dajmy wam coś trochę więcej, a na konsolę damy wam tyle, ile możemy, nie? Po prostu. Dokładnie. Także, no dobra. To co? Może no i tutaj pokażemy? Anotacja dla tych osób, które nie rozumieją. Tak jak będziecie widzieć gdzieś jakieś błędy, coś będzie niedopracowane i tak dalej, nie parcie, nie zwracajcie na to uwagi, to jest work in progress, tu tak. Jeszcze się wszystko pozmienia, nie? To jest dopiero sam początek, to jest efekt pracy, dopiero efekt dwumiesięcznej pracy po godzinach. Jak wiecie, dużo też nie streamowałem, no bo musiałem to modelować, ale dobra. Może przejdźmy do meritum, bo gadamy 8 minut już o sprawach organizacyjnych, ale to jest bardzo ważne, bo tego odcinka będę odsyłał wszystkich tych, którzy się pytają, kiedy na konsolę tak. I tak dalej. I pierwszy odcinek takie wyjaśniające wszystko, także tutaj nie tak spodziewacie jest. Się, że jakoś dużo mapy, no się postaramy wam się dużo pokazać, ale tutaj dużo wyjaśnień, nie? Żeby no. Do wszystkich dotarło, żeby było jak najmniej pytań w komentarzach. Oczywiście możecie pytać się, to my postaramy wam się odpowiadać, nie? Na jak najbardziej. Pytania. Czy to Jankosa, czy to u mnie, możecie oczywiście zadawać pytania, tak. Bo no, projekt jest wspólny, więc jakby nie było, 50-50 jest z naszej pracy, jakby nie było. To już wiecie, pierwszy na przykład błąd, że asfalt się zapada, ale ja asfaltu. On jeszcze jest w trakcie produkcji, że tak powiem, jest work in progress teraz, więc na razie tylko tyle zrobiłem, że zaś go trochę pobrudziłem. Pokazujemy dzisiaj ten nowy asfalt, czy nie? To później, wiesz, żeby nie zepsuć tej pogody, to później pokażemy, okay, jak najbardziej. Dobra. Wiesz co, jak mówiłeś o efektach pracy, to pokaż tutaj to, co na twoi widzowie, to na co twoi widzowie też czekają, nie? Czyli tutaj, właśnie, wiesz, dobra, prost. Słuchajcie, jaki czas temu pewnie, dobra, może inaczej. Ten domek znacie chyba, co nie? I
ktoś tam nawet złapał się to. O, tu dzisiaj Jankus elegancko za nim mały drzwi, nawet furtki. No to ja robiłem. Tak jest, dokładnie. Więc to jest gospo startowe na tej miejscowości, w tym szpakowie. Ogólnie wyszło ono totalnie przypadkowo jako gospo startowe i gospo grywalne, ponieważ tak, chodziłem sobie, chciałem zrobić, nauczyć się tego brudzenia, co nie? Bo to jest coś nowego, czego się chciałem nauczyć, paralaksów, śniegów i tak dalej. I mówię, zrobię jakiś taki domek statyczny, żeby fajnie wyglądał, nie? Ale wyszedł mi tak dobrze, byłem z niego tak dumny i widzę po pobraniach, że on też się podoba. Dlatego mówię, kurczę, chyba zrobię to gospo grywalne, nie? No i gdzieś tam zacząłem po prostu sobie coś tam działać, tak dalej. No jak widzicie z tyłu, jest obora. Ta nieszczęsna obora, która od 2 miesięcy jest już skończona, ale dalej trwają potyczki liryczne z Wodhubem, więc nie martwcie się, on oczywiście wyjdzie. Jak widzicie, jest to... też będzie ten domek, jak i ta obora, będzie wymaganą modyfikacją po prostu do tej mapy, żebyście mogli ją pobrać, bo obora akurat waży sporo, a jeszcze to nie wszystko, bo zestaw naprawdę jest duży, nie? Dobra, to co? Co tam patrzysz? Nie, młotek chciałem wziąć, ale się nie da. Już druciarz. No, zapalcie światło. Wziął młotek. Dobra. Jak nie, ja nie widzę, że go podnoszę, ale to nie szkoda. A trzeba właśnie widzieć, że go podnosisz, nie? No ja u mnie leży miejsce. Synchro takiego. Zamknął się koło w tym. No dobra, słuchajcie. Polećmy dalej. Mapa oczywiście w wymiarach standardowych farminga. Tak, może pokażę wam PDA, żebyście wiedzieli, jak to one wygląda, ile mamy też już skończone mniej więcej z polami. Też przypomnę, to co mamy skończone z polami nie oznacza tego, co tu będzie robione. Więc taki oto mamy wycinek terenu. My sobie tą mapkę, właściwie Jankus dokładniej, tą mapkę lekko sobie po prostu obrócił, bo ona była bardzo pod paskudnym kątem, żeby troszkę nam bardziej pasowała pod tego farminga. Bardziej skupiliśmy na tym, że pasowała nam pod gospy, nie? Bo tu mamy, jak widzicie, taką dużą wioseczkę. Tu jest jakiś tam większy bumper, tam jakieś też rzeczy. Tutaj i ten właśnie las, który wam pokazałem screena, nie? Także, no co? Mapa ogólnie będzie zróżnicowana, jak widzicie. Malutkie paletka po kilka arów tutaj nawet się zdarzają. Nie mam teraz precyzyjny farming, więc to nie pokażę, ale po kilka arów. Są też po kilka hektarów. Tutaj są też takie właśnie większe kawałki, więc bambry... Także rozwojówka jak najbardziej możliwa, nie? Tak, rozwojówka jest możliwa, bambry oraz dziady mogą pograć, nie? Tak. Dobra, więc co? Co należy do tej gospy ogólnie? Bo ta gospa dzieli się na dwie części właściwie. Mamy domek, mamy oborę, którą będzie ona się prezentowana na odcinku osobnym, także o to się nie martwcie. No i trzymaj ten garaż. Dzisiaj Janku właśnie go skończył animować. Także jest garażek, oczywiście można normalnie wejść. Światło się zapala, kable też pociągnąłem, więc w miarę jako tak to wygląda. No i co? I tak to sobie... O, parkuj Flintstone. Jezu, czekaj, był masowy skręt. No. Widać, że go druciarz robił. No. Dobra, także elegancko. No i sobie stoi taki, nie? Niech on co mi tam będzie, to będzie nasza ikona tej serii, bo to wiecie. Drut master, nie? Dobra, co dalej? Jak ogólnie wygląda progres, to polecę do góry i pokażę w ten sposób, nie? Tyle żeśmy zrobili, nie? Ogólnie to tak, modele wszystkie są mojego autorstwa. Bardzo dużo nad nimi działałem, bardzo dużo z nich porobiłem. Co... odnośnie technicznych rzeczy, co modele zawierają. No, paralaksy, tak, zawierają osobną kolizję, jak tu widzicie też również, śnieg na dachu, okluder, no i nawet mam zrobione tej lampki na zimę, także wam też zimę dzisiaj pokażemy, bo drogi, opatentowałem coś, czego teraz się pochwalę akurat. Nigdy nie widziałem farmingu, a wymyśliłem naprawdę to konkretnie i jest naprawdę zarąbista rzecz, więc pierwszy to ja robiłem. Dobra. Ale tak dla śmiechu chichu. Dobra, to co, jeszcze może pokażemy drugiego gospa, co? Można, jak najbardziej. Tutaj jeszcze tak cię lekko naprostuję, nie? Powiedziałeś, no, że wszystkie modele są twoje tutaj, żeby nie było spiny. Prefaby tak. Są wykorzystane, nie? Tak, również jak są coś. Prefaby, jak coś, więc na przykład takie super Cleo tutaj się znajdują. Mamy również prefaby chyba takich jakichś tam... takich dróg i w ogóle, no tego co ogólnie znam od Hubie, jako prefab to się znajduje. Na przykład tu macie prefab od Pisała chyba, nie? A na przykład taka altanka, czy taki taka szlarnia już jest jakby taka, no taka folia już jest moja, nie? Więc wiecie. Dobra. Co? Ogólnie to ja wam tak będę pokazał to w ten sposób. Jeżeli byście chcieli zobaczyć sobie dokładnie, porównać jak ta mapa gdzieś tam wygląda na tym Street View, to sobie zobaczcie. Staram się naprawdę robić 1:1, nie? Dobra, to co? Gospo wygląda w ten sposób tutaj jako główne. Ono już właściwie skończone, chodniczek elegancki. Nad tym się oczywiście wyjeżdża i to wygląda to w ten sposób, nie? Mamy silos na kiszonkę, tu będzie druga obora, którą będę robił w zestawie do tej obory, więc jeszcze ją modeluję jakby. Także tu będzie drugi właśnie ten... To właśnie druga ta obora, ale ona będzie dostępna jako obora na osobnym landzie, że to w możliwości rozwoju, nie? Tu macie płytę na obornik, tu macie belki, które można ogólnie ludziska sprzedać, tak się o to nie martwcie, proszę bardzo.
Normalnie możesz sprzedać sobie, nie ma problemu, nie? No i to mamy pastwisko, takie luźne pastwisko. Tu też mamy pastwisko takie z krówkami, nie? Że tak powiem, takie luźno chodzące, tak samo tam jest drugie. I odnośnie tego pastwiska to może, a możesz ty teraz powiedzieć, odnośnie pastwiska tak jak ona wygląda, nie? W sensie, na jakiej zasadzie działa? Tak, na jakiej zasadzie działa to pastwisko, no, to jest dosyć proste, ale wiecie, żeby to wyglądało fajnie, to tak samo od razu możemy powiedzieć tutaj sobie, bo tutaj no. Też są chyba, nie? No, i tutaj tak samo działa. Wiecie, tak. Żeby nie było pusto, zobaczcie, tutaj macie łąkę, ten teren nie należy do was, nie możecie go kupić, to po prostu należy do tego gospodarza, tak? Tak samo jak tam należy do tamtego. I my stwierdziliśmy po prostu z Riotem, że to będzie dodawało, no trzeba powiedzieć, zajebistego klimatu, jak... Kosicie sobie łąkę i gdzieś obok chodzą krówki, nie? No to mega wygląda. Oczywiście chyba raczej nie zrobimy czegoś takiego, że one w zimę będą znikały, no nie, ale nie. Myślę, że w lato będzie to zarąbiście wyglądało, tak samo wiosną. Także to działa po prostu na takiej zasadzie, że tutaj są normalnie krowy kupione, oczywiście znowu farm ID zmienione i... No tak, to jest taka sztuczka po prostu, żeby te krówki nie były nikogo, ale żeby po prostu dawały fajny klimat, nie? Ogólnie tak, całe Podlasie mam wrażenie, to jest zagłębie krowiarzy i wieści mi, że takich pastwisk będzie naprawdę dużo. Dopiero tak, są tylko dwa tak naprawdę, ale też właśnie teraz przejdźmy do tego pastwiska, które bardziej mi chodziło, bo dobrze, bo to już wspomniałeś, ale mamy tu pastwisko numer dwa. I ono działa w ten sposób, że trzeba oczywiście kupić landa i wtedy zobaczcie. Pokazują nam się tutaj triggery i możemy mieć dodatkowe pastwisko. Ono jest chyba na ile sztuk tutaj? Zaraz aż sprawdzę. Na 40. 40 mówiłeś? Dokładnie. 40. Więc obor jest na 60, tam będzie też na 60, więc mamy 120 krówek. Jak ktoś jeszcze będzie chciał, to sobie te 40 dokupi i mamy naprawdę sporo ilość krówek. Ciekawszy pomysł, tak jak ja wpadłem, możecie sobie normalnie te pastwisko zostawić puste i z obory sobie przewozić tutaj, że niby na lato wypuszczacie, wiecie, na zielone użytki i tyle, nie? Także dokładnie. To mega, mega oddaje. Jak chcecie tak właśnie realistycznie, tak jak Jankus powiedział, można te krówki z tamtej obory przejść tutaj i właśnie grać sobie realnie. Ale jak ktoś nie chce, to oczywiście wiadomo, dajemy tylko im tutaj jedzonko, w sensie dajemy im trawę, wodę, tu mamy, odbieramy mleko, jak widzicie nawet się tutaj trzeba usiąść i doić krowy ręcznie, bo tu nie ma dojarki. Dojarka jest tam w oborze. No i co? Jak to wygląda pastwisko? To szybko tak zakupię, bo pozwolicie 40 sztuk, żeby jakoś to wyglądało. Zakupiłem? A, nie mam pieniędzy. No tak, kaski mi zabrakło. Już zakupuję sobie, o. Cyk i fuch. No i proszę bardzo, krówki się śmigają. Akurat to jest taka fajna łączka, gdzie przechodzi sobie przez rzekę. I tu mamy kolejną też, no, taką łąkę, nie? Takie pastwisko. Dobra, no tutaj łąk ogólnie też nie zabraknie. Od razu mówię, jak ktoś narzeka na brak map z jakimiś łąkami, tak tutaj naprawdę będzie ich dużo. No jak tak, to Podlasie, nie? Dokładnie. Tu jest właściwie całe takie tereny bardziej podmokłe gdzieś na troszeczkę. Dużo z takich właśnie jakichś takich rowów melioracyjnych, więc tu właściwie będą same łąki. Tam będą łąki, jak widzicie tutaj, tu będzie kilka łąk, więc jest gdzie kościć trawę, nie ma co się martwić o to, ale też pól, jak widzicie, nie zabraknie, tak z góry, bo na PDA to może tak nie wygląda, może tutaj z góry pokazać te najmniejsze pola, jak one wyglądają i pokazać tutaj. Te największe, nie? No, więc to macie takie... Zobaczcie, tutaj naprawdę są pola takie, które na przykład ja lubię bardzo, mi nie brakuje, jak na przykład na mapach jest tylko duże pola albo tylko małe, a tutaj macie takie coś, że są malutkie naprawdę pola takie dla dziada, a może możecie grać z kolegą, który będzie miał ogromne pola, bo tak naprawdę, nie wiem, no tutaj tak na oko strzelam, że z 5 hektarów jest, nie? Na luzie, na luzie. Także naprawdę... Jak to wszystko połączy, to myślę, że to jest spokojnie dyczka hektarów wyjdzie, nie? Na tym poletku. Jeśli mi chodzi o te pola, wiesz, o te pola, które jeszcze będę robił, te większe, nie? To tutaj myślę, że takie 5 hektarów jest. Także naprawdę pod tym względem bardzo mi się to podoba, nie? Jasne. No, to co? Przejdźmy takim już do drugiej gospy. Ja to statyki tak tylko trochę przelecę i nie będę za bardzo ich omawiać, bo też do niektórych... Ogólnie, słuchajcie, te statyki w większości nie miałem dostępu do tych zdjęć jakby, nie? Bo Street View nie sięgało, więc trochę robię je tak na oko za pomocą tylko urywku jakiegoś tam danego fragmentu tej obory albo do garażu, więc jest tu bardzo dużo obiektów takich właśnie, które na podstawie, nie wiem, to tylko wiedziałem tyle, że jest drewno, nie? Z drogi i nic więcej, więc całą resztę musiałem wymyśleć totalnie, nie? Ale też nie chciałem robić otwórczy, jeden kopiować od drugiego, więc każdy model nie był osobny. Jakoś tak to się nawet tutaj w miarę prezentuje. Dobra, przejdźmy jeszcze szybko do drugiego gospy. Bo to wiecie, to jest, będą dwie gospy ogólnie startowe, nie? Znaczy, no nawet na starcie myślę będą. Do wyboru, nie? Więc właśnie gospo malutkie z krówkami, no i gospo duże. Jedziemy sobie tędy, tutaj. I tu zawijamy sobie taką drogą żwirową właśnie na ten kawałek. Tu jest gospo takie większe. Uznaliśmy właśnie wspólnie z Enkusem, że to gospo będzie naprawdę odpowiednie dla was, ponieważ po pierwsze, w miarę prosty teren, łąki tutaj są, więc możliwość rozwoju ogromna. Możecie sobie sprzedać wszystko to tutaj i zrobić kolejne gospo sobie samemu. Dużo silosów, jak widzicie, jest postawionych, czy no, w realu to jest dużo silosów. I niestety dostęp budynków nie mamy, bo na złość Street wyjechało sobie tędy, a tu chłopku kurde zasadził, więc nawet dachu nie widać, nie?
mamy tylko tyle. Więc jeżeli ktoś byłby na przykład z okolic tamtych miejscowości, zapraszam do współpracy, bo naprawdę przyda nam się, po prostu będziemy mogli lepiej tę mapę zrobić, nie? Jeszcze tak sobie myślę, czy przypadkiem nie idzie cofnąć w czasie, że może tam coś innego będzie miał zasiane i może coś wtedy da się zobaczyć, ale tutaj tak, sam budynek zasłania no. Już tutaj ten drugi budynek, także i tak wiele tutaj nie zobaczymy, nie? Więc obora tylko tyle, widzimy, że tylko tyle, że to jest obora, są jakieś świetniki na dachu i nic więcej, tu jest bardzo fajne takie, taka gospa w kształcie litery O dosłownie, mamy tylko wjazd tędy, więc ciekawy to jest pomysł na gospo. No i co, tu będzie bamber, tam będzie taki dziad, ale taki już, wiecie, nie do końca działa. Tam już taki, raczej powiedziałbym, że tam to będzie małe, ale średnie gospodarstwo, w sensie chodzi o rozwój. A tu mamy już, no takiego, może nie do końca rozwiniętego, jakby na fulla, ale bambra takiego, który będzie miał duże po prostu maszyny, nie? Raczej na jakieś tam nowe dotacje, ale takie większe, nie? Maszyny. No, więc spoko. Odnośnie skupów i tak dalej, nic jeszcze będziemy mówić, bo skupy to wszystko ogarniemy sobie potem. Wiecie, pokazuję wam to, co teraz jest, a to, co będzie, będziemy po prostu mówić potem, nie? Po prostu możemy powiedzieć tak, że skupy ogólnie, no wiecie, jak to na mapach z Rala czasami ciężko znaleźć miejsce na te skupy. My stwierdziliśmy z Riotem, że po prostu te gospodarstwa, które nie będą używane, gdzieś tam po prostu zastąpimy sobie to na skupy, na jakieś biogazownie, na jakieś tartaki i tak dalej, żeby to miało tak. Ręce i nogi, żeby nie było tak, że na mapie, wiecie, nic nie ma i musicie zostawiać na przykład własne produkcje, nie? Dokładnie. Na przykład w tym miejscu mamy dobry przykład tego, że tu jest droga gruntowa, do której nie było Street View dostępnego. To było właśnie zdjęcie Riota wczoraj wrzucone. Tak, tu robiłem fotkę właśnie wczoraj, więc tu, jak widzicie, mamy takie gospo. Ono jest, nie też, że ma dużo budynków, tam jest jakiś straszny burdel w ogóle na tym. Nie wiem w ogóle, co to te budynki oznaczają, ale to jest idealne właśnie miejsce po to, żeby zrobić sobie te tartak, nie? Bo raz, że jest blisko takich terenów leśnych, to przy okazji trochę dalej trzeba podjechać, nie? W ogóle ja chciałem mega tutaj się pochwalić tym, że z Jankusem wybraliśmy najlepszy teren według mnie, ponieważ jak mówię, małe poletka, duże poletka, mamy łąki, strefę łąk, mamy strefę leśną, która jest trochę ciekawiej, mamy tutaj właśnie, tu będzie jakiś tam biogaz, handlarz i tak dalej, więc naprawdę mapa dzieli się na kilka etapów, które perfekto wypadają. Na przykład w tym miejscu to jest taki fajny dół, nie wiem, czy ona będzie go widać, w lesie, i to akurat zrobimy sobie po prostu jakieś, nie, miejsce na wapno albo coś takiego, nie? Bo to jest po prostu fajny klimacik, który będzie w tym miejscu, nie? Dobra, też nie chcę tak za bardzo otwórczo gadać i gadać, może przejdźmy teraz, pokażmy jeszcze, co już mamy w ogóle zrobione, nie? Więc co, kilka lasów. Tutaj to może bardziej ty powiedz, bo to ty robiłeś. No lasy są, jeszcze będą oczywiście, bo teraz, no wiadomo, to się tak patrzy, to co stoi. Lasy jakieś takie, wiecie, no tutaj ogólnie troszeczkę lasu zrobimy, ale też nie do końca, bo to tutaj jest, wiadomo, koniec mapy już. Tak, zakończenie też będziemy robić jako takie osobne, nie? To już tak, zobaczcie tak, na streamach, tak. Myślę, jak to będziemy działać, dokładnie, nie? Dokładnie, dokładnie. No właśnie, o, to też warto powiedzieć, że my się bardzo cieszymy z tego, że możemy na streamach robić, bo wiecie, inaczej jest gadać ze społecznością i robić mapę, a inaczej jest siedzieć samemu, słuchać muzyki, słuchać jakiegoś tam pieprzenia z boku, nie? Także my, nas to mega cieszy, że w końcu mogliśmy nagrać ten odcinek i będziemy mogli działać sobie na streamkach, nie? Dokładnie, bo wiecie, ja, jak i Jankus, streamujemy raczej w większości zrobienia map i uwierzcie mi, że mnie przez 2 miesiące modelowania tych wszystkich obiektów wkurzało to. Człowiek się przyzwyczaił do tego, że siedzi, robi mapę i gada z ludźmi, nie? Dokładnie. I wkurza to, że robisz coś, chcesz to pokazać ludziom, ale nie możesz, bo chcesz zrobić efekt wow, nie? Chcesz pokazać, że... Masz blokadę. Tak, jest blokada i w końcu, no jakby, work in progress, nie patrzcie na to. Więc w końcu możemy wam to pokazać, nie? No i co? Zapraszam na stream, po prostu tam będzie wszystko się działo i tak dalej, nie? Dobra. Że niektóre osoby powiedzą, że mapa jest dosyć płaska, tak możesz stanąć tutaj i pokazać, że nie do końca, bo jak staniesz w tym miejscu, na tych polach, w których jestem, no tutaj na tych polach, tu, na trójce, dwójce, tak jak zobaczycie, jak staniecie tutaj sobie na dole, to widać jest troszeczkę górzystego terenu, nie jest to wiadomo, tak jak na przykład moja mapa Dzika Dolina, tam powymyślane były te góry, ale uwierzcie mi, ja jestem pewny, że jeżeli już tutaj wszystko będziemy mieli, te pola zrobione i tak dalej, to będzie naprawdę fajny widoczek. Co jest także też fajne? No. No tak, właśnie to jest spoko, że mapa jest ogólnie, widzicie tam te tereny leśne, nie? Zobaczcie, że ona jest górzysta w miarę jako tako. Jest no i właśnie oczywiście... tutaj też warto napomnieć, że jak te lasy będą, to też to inaczej będzie zupełnie wyglądało. Zobaczcie, tak, tutaj jest dosyć spory bardzo las. Bardzo to wypełni, tak, nie? Tak, więc dokładnie. Mapa, pomimo że jest nawet, znaczy uważam, że nie jest taka bardzo prosta, bo na przykład, tak jak jedziemy sobie za naszą gospo, tamtą na gospo większe, to właśnie teren tu jest tak, akurat zobaczcie, nie? Jest fajna górka i stąd będzie, no jak widzicie, fajnie to nawet widać, nie? Gdzieś tam te tereny to są spoko. Ja zawsze też, jak Jankus robimy zwykle mapy górzyste, dlatego tak myślę, dobraliśmy się pod tym względem, że nam to jakby tak idzie, że ta współpraca nam będzie dobrze szła, mam przynajmniej taką nadzieję. I właśnie postanowiliśmy, że trochę wybierzemy taką mapę trochę bardziej płaską, żeby się trochę skupić na czymś innym, nie? Coś, jakąś odmianę po prostu zrobimy sobie, nie? I mi jak Jankusowi trochę z jakiejś stolicy przyda, nie? Zrobić. Więc. Dokładnie.
No, wiecie, że po nas wiecie, że robimy raczej to takie tereny górzyste, więc raczej nie będziemy robić stolnic i gdzieś się będzie dało trochę ten teren, może lekutko będziemy gdzieś tam wypuklać, żeby też było ciekawy, nie? Dobra, panie, przejdźmy ja do tego, co tu... już na koniec, jak już będą pola i to wszystko, bo teraz to, tak, to tak, nie tak, ma dokładnie. Sensu, bo to ja na razie nie ma sensu. Na razie nie ma sensu, dokładnie, więc co? A no i może napomnij o tych bramach, nie? Że tutaj chcesz zrobić ogólnie, myślimy tak o tych seriach, nie? Jak ludzie, na przykład tutaj MST, pozdrawiamy serdecznie, robi sobie te serie, gdzie po prostu wiecie, tak jak ostatnio na przykład ja sam wystąpiłem, że gdzieś kupują od kogoś maszyny, także będę się starał zrobić wszystkie bramy, tak jak widzicie, otwierane. Te gospodarstwo oczywiście jest statyczne, ale jeżeli będziecie chcieli, nie wiem, zrobić sobie jakąś taką serię właśnie, że od kogoś kupujecie maszynę czy coś, można jak najbardziej. A nawet możecie, no już jakby ktoś chciał, ewentualnie usunąć sobie tutaj te budynki w Giant's Editorze i po prostu postawić to własne gospodarstwo i tyle. No ale to już oczywiście... Dokładnie. Pamiętajcie, że teraz mamy na ModHubie Object tak, Map tak. Hider, nie? Więc dokładnie, dokładnie. Wiecie, jeżeli komuś także nie pasuje... chowacie sobie te budyneczki, stawiacie własne gospodarstwo, jeżeli wam się w tym miejscu podoba. Ja szczerze mówiąc, gdybym zrobił sobie tutaj gospodarstwo, bardzo by mi się podobało, bo kurczę, macie taki na takim zakręcie, fajnie to wygląda. Tak, nie? Także to jest tych miejsc jest ogólnie dużo, nie? Dużo jest takich miejsc, gdzie będziecie mogli własną gospodarkę wybudować. Ogólnie też pojawiają się pytania, Arsi, komentarze, aleście wybrali słabe gospodarstwo na start, mogliście zrobić na przykład, nie wiem, oto gospo, bo tu jest ciekawie, dużo budynków, dwie obory są, no albo to zakręci właśnie, jak Janku mówił, kurde, mogliście zrobić to albo tamto, nie? Słuchajcie. Jakbyśmy mieli robić wszystkie gospy grywalne, to byście powiedzieli, że o Jezu, nie tego jest, masakra, albo coś tam, nie? Więc wiadomo, by więcej tym lepiej. Kiedy mapa, bo byśmy oczywiście siedzieli przy tym o wiele więcej. Przynajmniej dokładnie. Riot, bo programowanie, no wiadomo, też by trochę czasu zajął, ale no. Riot, żeby zrobił te budynki wszystkie, że tak powiem, użyteczne na Placeables, to już zajęłoby za dużo czasu po prostu. Dokładnie. Nie? Taka sodała, widzicie? Godzinka roboty. Na czysto, nie? W sensie, wiecie, z modelem, zrobieniem śniegu, okuldera, paralaksy i tak dalej. Godzinka roboty, nie? Jak miał to modelować i zrobić to dla was grywalne, no to dla porównania 2 tygodnie roboty, nie? Ta obora. Czajcie, gdzie naprawdę siedziałem po 3 godziny dziennie, nie? I to klepałem po prostu. Więc no wiecie, nie? Odnośnie obory, jeśli będzie prezentacja, jak mówiłem, także się o to nie przejmujcie, nie? No więc mamy tutaj tyle. No i tak jak właśnie Jankuc powiedział, zważywszy właśnie na wasze serie, bo wiem, że dużo osób z was gdzieś tam nagrywa, to się tam gra, albo robi jakiś roleplay. No chcę zrobić wszystkie po prostu otwierane bramy na u rolników, u sąsiadów dla was dostępne, nie? Także nie wiem, tu na przykład Jankuc poanimował właśnie to, poanimowane jest to, tak, jest tak. Nawet furtka animowana, więc dla wszystkich tutaj koneserów roleplayu mamy dla was coś przygotowane i się nie martwcie. Proszę bardzo, dla dowód tego potwieram kilka furtek tutaj, żebyście widzieli dokładnie. Tutaj już też, chyba nie. Tutaj jeszcze nie robiłeś, tutaj, nie? Tutaj jeszcze nie. Okej, okay. No więc wszystko po trochu. Warto jeszcze napomnieć, o tym zapomnieliśmy, szkoda na początku. Mapa jest standardowych rozmiarów, bo często coraz częściej się pojawiają. Mówiłeś? A to tak, może mówiłem, no. Dobra. To wiesz co? To myślę, że to jest dobry czas, żeby pokazać ten twój asfalt. Pochwal się. Okej, okay, dobra, więc dla tych ludzi, którzy stali do końca, wymyśliłem właściwie... Specjał, tak. Opatentowałem sobie taki ciekawy sposób na asfalt, nie? Mianowicie, gracie pewnie farminga i macie coś takiego, że ten asfalt jest taki zwykły, nie? Taki prosty i tak dalej. Ja też nie robiłem jakichś specjalnych nowości, takich, wiecie, jakichś pasów czy coś takiego. Zwykły po prostu asfalt zrobiony, gdzieś tam lekko się ten kurz pobrudził od tej krawędzi. Jak mówię, model myślę naprawiał, więc to się nie martwcie, to jest work in progress. Ale co opatentowałem już teraz i to fajnie działa, no to, że ten asfalt zmienia się od warunków, jest zależny od warunków pogodowych. I może no też... i to nie jest tylko szron. Tak, szron na zimę oczywiście jest dodany, ale chcę też pokazać, co się dzieje, kiedy na przykład zaczyna padać deszcz. Za chwilę deszcz powinien się nastąpić. Zobacz, która jest godzina na deszczyk. Już patrzę, pogoda. Za chwilkę, zobaczcie, bo jestem z tego no tak dumny. Godzinę 16, także chwileczkę sobie poczekamy. Okej, okay. To mogę w sumie czas tylko przyspieszyć w sumie. Tak do 15.30. No 15.30. Okej, więc uwaga, za chwilkę będzie deszczyk i obserwujcie, co się dzieje z asfaltem, nie? Bo naprawdę... O! Teraz myślę idealnie to widać. No i teraz... Ja przykucnąć i poświecić latarką, nie? W tym miejscu, gdzie słońce pada na przykład, nie? Tutaj zobaczcie to. Tak spojrzeć. Asfalt normalnie nam się po prostu... no po prostu się... Mokry, jest asfalt mokry, tak? Więc... No wiecie co, takie nawiązanie trochę do RTX-a, tak teraz sobie skojarzyłem. Tak, RTX on, nie? Trochę ta, ten, ta. Jakiś DLSS albo coś, nie? No więc tak wygląda asfalt w deszczu. No według mnie, no mega to jest rzecz, bardzo to jest spoko ogarnięte. No i robi mega klimat, nie? Nie widziałem tego jeszcze na żadnych mapach, więc fajnie, że jesteśmy jakby tu nie było pierwsi, którzy to zrobili, nie? Więc, no co, no... Myślę, że jak najbardziej... Fajna rzecz wizualna, nie? Tak, fajna wizualka siedzi, nie? Siedzi. No, więc cóż, dobra, możemy sobie ten czas teraz dać sobie już na... skipniemy sobie takie do zimy chyba, nie?
Więc widzimy się na zimie, pokażę, czy on działa, nie? Jest, kurwa, mój Facebook, dobra. Okej, okay. Nagrywam już, jak coś, nie? Nastała zima, jak widzicie, musieliśmy sobie włączyć młodzika. No i tak wygląda zima, nie? Wszystko tu, jak widzicie, jest pokryte śniegiem. O to akurat zadbałem, żeby tak było. No i co? To możemy w sumie jeszcze dać na śnieg, śnieg na belki. Zaraz się ktoś wyczepi, będzie, że belek nie ma. Że belki są. Ale jak coś, jest kolizja osobna, także wiecie, o co chodzi, nie? Tutaj kolizją trzeba iść duchem czasu, nie? Jak to mówią. Dobra, to co, lampki znacie, pewnie tutaj takie są, co takie. Mi się na przykład mega podobały te lampki, które są na tej chacie, ale też mam na przykład te lampki takie po prostu żółto-czerwone, nie? Także wygląda sobie to w następny sposób. Tu tak widzicie szron, no jest, tylko akurat tam całą drogę zasypało śniegiem, więc ja może sobie trochę przesunę ten czas, żeby zniknął ten śnieg. I teraz okay. To zniknął z asfaltu. Teraz, no tak, teraz zniknął ten śnieg całkiem, no ale poczekam sobie na nasz stron, nie? Po prostu chciałem pokazać, że to już działa. Jakby, znaczy nie jest nic specjalnego w sumie, bo to od jakiegoś czasu już pewnie znacie to. No. Ty. Tak to se wygląda. Co jest? On u ciebie nie jest cały biały? Nie, u mnie jest wszystko spoko. A, to u mnie jest cały biały, to nie szkodzi. Synchro pewnie albo coś jakieś, nie? No, pewnie ta. Pewnie ta. No, więc lampki, lampeczki, widzicie, to sobie wszystko trybi. No i co, zima, no naprawdę to jest akurat fajna, taka czuć ten winter, więc kozak. No, lampy też oczywiście są do troszkę do poprawienia, bo chcemy zrobić to jak bardziej na szeroko, żeby więcej łapały tego obszaru. Ale są, na coś jakby było z rala, więc no, no to się musi przygotować, nie? To, że świeci sobie na ten krzak, trzeba będzie go obrócić, ale ten kabel przeszkadza, więc trochę trzeba się podrutować. wiadomo, nie? Dobra, myślę, że co, nie ma tutaj chyba za bardzo co zwlekać. Skipniemy sobie ten trochę tego czasu, no, do jakiejś takiej ładnej pogody. Powiedzieliśmy chyba, nie? Tak, chyba tak. Tak, więc to co? Będziemy dopowiadać w kolejnych jakichś filmach i tyle. No, dokładnie. Więc zapraszam serdecznie, jak mówię, to jest z Jankusem. O, zaraz będzie kolejny raz deszczek ten, nie? No ten deszczek jest niesamowity, nie? Naprawdę. Cieszę oko. Podświetlałko to robi fajną robotę, nie? Tutaj jest taki artefakt paskudny, ale jak mówię, to się jest working progress, nie? Więc poprawimy sobie to. Dobra. Jakiś taki kwiecień będziemy się spoko gdzieś tam na południe. Okej, okay, pasuje. Ludziska, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się oczywiście ocenie spodobał. Napiszcie, co sądzicie o tej nowej mapie. Jak ona wam już na ten moment siedzi. No i czy jest potencjał, czy raczej powiecie, wolę grać na Zdzichowie, nie? No i czy, co ogólnie myślicie o naszym teamie? Czy tak, tak przyjęliście, czy kurczę, czy tak, jak myślicie ogólnie, że to będzie wyglądało? Bo mi się póki co podoba. Tak, kłócić fajnie... się nie kłócimy, to najważniejsze, nie? I mamy do siebie założenie jakieś także to jest ważne, nie? Ogólnie w takiej pracy zespołowej. Właśnie spoko jest to, że się dobrze z Jankusem właśnie dogadujemy, mamy podobne właściwie myślenia na pewne tematy, bo na przykład szukamy czegoś na mapie i mówię, o, tu będzie ten, tu będzie trzej, co to będzie? Tak szukam słowa, a Jankus biegazownia, dokładnie, biega dokładnie, nie? Więc mamy dosłownie te same pomysły na te same części mapy, także to będzie według mnie, myślę, że to będzie jedna głośna po prostu mapa, nie? Jakby za każdym razem będziemy... Może po prostu ona musi oddać, nie? Ona musi oddać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A, no i co? Na koniec jeszcze tak odnośnie końca odcinka, to może na koniec jest też premiera mapy, więc kiedy planujemy premierę mapy? No... Za wcześnie w ogóle jest, żeby to mówić. Słuchajcie, ten progres, który widzicie, to wynosił 2 miesiące, nie? O to, co teraz tu widzicie. To jest 2 miechy, nie? Może nie wygląda, co prawda, na 2 miesiące, ale... Wiecie, to też jest robione. Czyli macie też trzeba wyjaśnić to, że jak mówimy o 2 miesiącach, to nie jest tak, że siedzimy codziennie po 12 godzin. Są takie dni, że w ogóle ja na przykład nic nie robiłem przez tydzień i tak dalej, czekałem aż Riot trochę modeli porobi. Dokładnie. I dopiero w sumie od niedawna wziąłem się za pola, jakieś drzewka i tak dalej. Także to nie jest tak, że my siedzieliśmy 2 miesiące non-stop przy mapie, bo to tak nie wygląda, no, nie? No, dokładnie. No i też na pewno nas bardzo ograniczały streamy, bo wiecie, ja musiałem coś tam u siebie modzić w tych streamach, żeby coś innego niż mapy, a jak teraz będę miał streamy od poniedziałku do piątku, no to wiadomo, że będę jak klepał mapę z wami, nie? Także tutaj, jak mówię, zapraszam was na te streamki, bo będziemy tutaj działać ze Szpakowem. Cóż, to chyba tyle. Tyle ode mnie, tyle od Janu. Dziękujemy za obejrzenie, jak ktoś wytrwał do końca, nie? Tak jest, dajcie łapeczkę w górę i napiszcie komentarz, co tym cenicie. Dzięki za odcinek. Do kolejnych. Oczywiście trzymajcie się. No i pozdrawiam serdecznie. Cześć. Na razie.